Agata Kulesza, mąż, kim jest, czym się zajmuje i dlaczego ich długoletnie małżeństwo się rozpadło. Fani serialu Rodzinka.pl są ciekawi, jak wiedzie się w życiu prywatnym ich ulubionej bohaterce Marii, najlepszej przyjaciółce Natalii Boskiej. Agata Kulesza, mąż Marcin Wygórski i ona przeżywają kryzys, którym obecnie żyją polskie media. Co się stało w ich małżeństwie, że postanowili się rozwieść? Agata Kulesza to polska aktorka urodzona 27 września 1971 roku w Szczecinie. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Debiutowała na dużym ekranie w produkcji Człowiek z... Pojawiała się również w kilku polskich serialach, m.in. Planie, Złoto Polskich, Służby Specjalne, Prosto w Serce, Prawo Agaty, czy Pułapka. Grała w najlepszych polskich filmach: Zimna Wojna, Zabawa Zabawa, Pod Mocnym Aniołem, Ida, Sala Samobójców, czy Róża. Za tytułową kreację w dramacie Róża Wojciecha Smarzowskiego otrzymała Polską Nagrodę Filmową Orła, stając się jedną z najpopularniejszych aktorek w kraju. Światowy rozgłos przyniosła jej rola Wandy Gruz w Idzie Pawła Pawlikowskiego. Razem z reżyserem i Agatą Trzebuchowską pojawiła się w Los Angeles, na rozdaniu Oscarów, gdzie film ten zdobył pierwszą w historii polskiego kina statuetkę za najlepszy film nieanglojęzyczny. Agata Kulesza, mąż Marcin Wygórski, kim jest? Od 1996 roku była związana z Marcinem Figurskim. Para poznała się jeszcze na studiach, gdzie Kulesza szkoliła się z aktorstwa, Wygórski natomiast studiował na Wydziale Operatorskim. Marcin Wygórski urodził się 22 listopada 1966 roku. Mężczyzna od lat pracuje w branży filmowej. Jest autorem zdjęć do wielu polskich seriali, m.in. Rodzinka.pl, Ja to mam szczęście, Niania, Na Wspólnej, Brzydula. Miał też epizody aktorskie, wystąpił w komedii amerykańskiej i Killerze, gdzie wcielił się w postać Stanisława, asystenta operatora Jarosława. Jestem z Marcinem nie dlatego, że jestem w jakiś sposób uzależniona od toksycznej miłości albo materialnego stanu. Marcin imponuje mi wiedzą, jest bardzo fajnym gościem. Jesteśmy ze sobą dlatego, że chcemy, a nie musimy. W zgodzie wychowujemy Mariannę. Jesteśmy naprawdę dobrym małżeństwem, wyznawała aktorka jakiś czas temu. Pierwsze plotki o kryzysie w małżeństwie aktorki i operatora pojawiły się jakiś czas temu, jednak nikt nie dawał im wiary. A ponieważ Kulesza zazwyczaj unika rozmów o życiu prywatnym, doniesienia te przez długi czas nie zostały potwierdzone. Okazuje się jednak, że para nie mieszka ze sobą, a w sądzie odbyły się już dwie rozprawy rozwodowe w ich sprawie. Agata Kulesza, jej mąż i dzieci. Marianna Figurska to 22-letnia córka Agaty Kuleszy i operatora Marcina Figurskiego. Dziewczyna ma pewne doświadczenie w zawodzie aktora, ponieważ wraz z mamą pojawiła się w amerykańsko-polskiej produkcji Prawdziwe zbrodnie z Jimem Carreyem w roli głównej. Film inspirowany jest kontrowersyjną książką Christiana Bale'a Mac, w której autor opisuje popełnione przez siebie makabryczne zbrodnie. Marianna nie połknęła jednak aktorskiego bakcyla i nie zdecydowała się na karierę filmową. Marianna ma duży dystans do mojego zawodu i pod żadnym pozorem nie chce zostać aktorką. Uważa, że aktorstwo jest nieciekawe i za dużo w tym zawodzie trzeba uczyć się na pamięć, mówiła Kulesza w jednym z wywiadów.